Dzisiaj lecę z Arkiem i mam ambitny plan. Dolecieć do Przemyśla, z Torunia. Dam radę, Arek? Myślę, że przy tym wietrze chwilę nam to zajmie. No dobra, to poczekajcie. W następnym odcinku. Tak. To wy. Cześć. Dzisiejszy odcinek rozpoczynam w miejscu, w którym właściwie powinienem go skończyć. To jest koniec odcinka. A teraz cofniemy się w czasie, taką retrospekcję zrobimy i przeniesiemy się do momentu, kiedy wszystko się rozpoczęło. Przeżyłem dzisiaj wspaniałe przygody z Sebą, a także z grupą przyjaciół, którzy nas zaprosili na pewne przedsięwzięcie, które miało miejsce w Przemyślu. Uwaga, teraz czas na retrospekcję. Obraz się rozmywa. Wygląda na to, że jestem na miejscu. Wychodzimy z samochodu, patrzymy, co tu się dzieje. Obrócę się plecami, bo ja już widzę, wy nie widzicie. O, koparka tradycyjnie. To ja obracam ekran, żebyśmy razem widzieli to samo. Witam. Cześć. Witam. Witam, witam. Witam, witam. A gdzie jest Sebio z Gubi? Pojechał pierwszy, znaczy jeszcze na stacji się zatrzymałem. Aha. Po fajki. A gdzie on jest? Jeden pan do gdzie. Buka jeszcze nie dojechał, jak się okazało, jestem pierwszy. Już parę razy tą historię opowiadałem, ale jesteśmy na twierdzy Przemyśl. Tak, na terenie twierdzy Przemyśl i ta twierdza Przemyśl broniła się podczas I wojny światowej. To była twierdza austro-węgierska. Broniła się przez 133 dni, by w końcu skapitulować. A jak już Austriacy kapitulowali Rosjanom, no to stwierdzili, że zrobią im niespodziankę i zniszczą instalację właśnie tej twierdzy. No i wysadzali forty. To jest właśnie fort 9A przy krzyżu. Słuchajcie, na nim będziemy kopać. Będziemy kopać dokładnie w tradytorze tego fortu. I ten fort 9A, który dzisiaj jest totalnie zniszczony, praktycznie zostały tylko górki w niego, on znajdował się między fortem 9 i 10 i był takim typowym fortem międzypola. Pomieszczenie, które nas interesuje, to pomieszczenie, w którym znajdował się silnik, który napędzał wentylatory w forcie. Tak, wentylacja była niezbędna. Wyobraźcie sobie, podczas strzelania w takim forcie, no to ilość gazów prochowych była tak duża, że ci żołnierze by tam się potruli wszyscy. I tego właśnie silnika, który napędzał wentylator, będziemy w tych kazamatach szukać. No, zobaczcie. Gdzie tam dalej? Dobra, panowie. Najchudszy wchodzi do środka. Albo nisza tylko na lampę. Nie ma zęba. Nie, to jest nisza na lampę. Miałeś magazyn amunicji i po prostu miałeś lampę w niszy zawsze. Uważajcie! Nisza na lampę. Nie wnosiłeś lampy do środka magazynu, tylko miałeś ją zamkniętą na stałe za szybą w lampie. A tu mamy kilofa. Austriacki kilo z wojny. Pierwszej światowej zresztą. Zajebisty. Jak coś to słowami własnymi. O, Seba się znalazł. O, Seba jest! Dzień dobry. Cześć, witam. Cześć, cześć.
Milicjant mnie złapał. Nie mów. Cześć. I co chciał? Autograf od ciebie? No to kurde, to nie wypada, nie pogadać. Powiedz mi, jak ty to weźmiesz do muzeum? Jo, tam coś jest, kurde. Z kuchni chyba. To jest piec. Tak, piec, no. Tak. A nie rurka małe? A, żeliwny piec, jo. Te okręgi białe to masz wiece. Nie, jeżeli przy ścianie tu wspólny komień, na tych izbach tu, a tu jedna w wartowni był piec. Nie, która była tam za tamtą ścianę. Jasne. I najprawdopodobniej jest to ten piec. Tak, to jest posadzka. Czekajcie. Szufla. Austriacka szufla. Nie szufla. No wszystko, co leżało wtedy na podłodze w momencie wysadzenia tego fortu, leży dalej, jak widać. No, przynajmniej szufla i druty. I rozwalony piecyk. I kilo. Ale niech żywi nie tracą nadziei. My jesteśmy dokładnie tutaj. Będziemy szli o to całe tutaj założenie. Będziemy rozkopywać. Tu jest gdzieś poziom parteru w tym miejscu, na tym zabawie. A to są tereny, które masz tu przekrój. Popat. O tu. I zobacz, tu masz tak, że wiesz, tu jest poziom gruntu. To jest poziom tych sutener, a poziom jakby podłogi w tradytorze było wiele wyżej niż poziom gruntu, bo to działa przez równię ogniową w lewo i one po prostu były podniesione. I cały ten fort górował nad tym nasypem swym, koszarowym. Tu po prostu ci brakuje, wiesz, 6-7 metrów w górę betonu. No a my jesteśmy poniżej poziomu parteru. To jest nałożone dwie kondygnacje, na tym planie są, wiesz, góra i dół, nie? I to pomieszczenie odkopujemy. Czyli on tylko spodem jest korytarz. Korytarz dopiero jest tu, dopiero pomieszczenie jeszcze jedno. I to jest, tutaj mamy ten agregat, nie? To poprzecznica to jest ta? Ta. Tu. Czyli jak widzicie, ta dziura to jest dopiero początek planów dalekosiężnych. Magazyny amunicji, siłownia, warsztat. Każdy coś chce tutaj znaleźć, jak widać. Jeden chciałby pójść do magazynu amunicji, inny do warsztatu, trzeci jeszcze do siłowni. No i zobaczymy. Jest kupa roboty i cały dzień przed nami. Co żeś tam znalazł? Młode oczy! Seba konserwuje. Co to jest? Wiesz co? Co to? Odłamek prawdopodobnie. Nie. Myślałem, że to jest jakieś wzmocnienie, wiesz? No to jest różne. Ja ciągle tak myślę. No nie, ale tutaj nie ma w ogóle żadnych wejść. To jest połamane coś, to jest element jakiegoś staliwa, to jest jakaś konstrukcja. Nie, ale zobacz, to jest zakończone. Albo bloczek ty jakiś, że liny przez to przechodziły? No nie wiem. Wygląda ale patrz, tu jest półokrągłe. A tu nie. Weź się z tym pokuć. Myślałem, że pistolet przyznać. Tak, myślałem, że chwyt od Givery w pierwszej chwili. No patrzcie. Pum, 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 pum.
pistolet kombojski. Tam, o, jeszcze jedna. O, jaka ładna, zobaczcie, jest w tej farbie. A to takie typowe austriackie. Tak, tak, tak. Ale patrz, taką jakąś piaskową farbą pomalowane, nie? No to nie jest glina chyba, co? Przyklejona. Kilof jest, tam widzę! Mamy następne do kolekcji kilofki. Już to pewnie mieli. O, to jest taka typowa austriacka łopatka. Gdzie szpadel? Cały magazyn tego był. Zobaczcie. Widzę, że w magazynie amunicji był magazyn pionierów. Sportu, saperów, nie? Bo masz właśnie te wszystkie łomy do prętów zasiekowych, łopaty, kilofy. Czyli wszystko... Bo drut był do tego, do kotwienia faszyny, nie? A, to te druty były do kotwienia faszyny, tak? No bo to widać, że po prostu wiesz, magazyn amunicji zrobili magazyn pionierów w ramach wojny. Bo po wybuchu wojny, nie, jak zrobili załogi fortów, na każdy fort skierowali tam od 4 do 8, czy nawet do 10 pionierów. Saperów tak naprawdę. Czyli drużynę saperów skierowali na każdy fort. Tu miałeś, wiesz, kompanię saperów, które porozdzielali po prostu po fortach. I wiesz, w razie ostrzału, czy konieczności naprawy dekungów, czyli osłon tam na pozycji piechoty tej od góry, to, no to oni działali, nie? Czy jak miałeś leje, to zasypywali. Czy miałeś niewypał, to też zaktywowali, nie? I widocznie w ramach wojny, jak ich tu przydzielili, to magazyn amunicji jeden przerobili na magazyn saperów, no i tyle. Także mimo, że są dokumenty i mimo, że to jest niby okres historyczny, to archeologia się do czegoś przydaje. Ale to fajne, to ciekawostka, ci powiem. Bo to jest jakby historia tej twierdzy już w czasie wojny, w czasie oblężenia. Byle mnie nie zobaczył mój ortopeda. Były malowane wszystkie te narzędzia taką piaskową farbą, widzisz tutaj? A to jest farba. I tu jest taka sama farba, tak też myślałem, że widziałem na początku. Tak, tu też, widzisz, o, taka, jest, nie, taki sam kolor piaskowy, taki jak ala niemiecki z drugiej wojny, nie? No, czyli skład saperski już mamy. Teraz szukamy składu na przykład medali albo... Nie wiem, karabinów powiedzmy. Co? Mamy już to pomieszczenie amunicyjne wyczyszczone. Ta kazamata jest mniej więcej wyczyszczona. Koparka zabiera się za kolejną kazamatę. Tutaj, o, widzicie? O, tak. Tutaj jest wejście do kolejnej kazamaty, ale miały ze sobą łączność. No i drzew w dół. Następne pomieszczenie. Pierwsze było z saperskimi rzeczami. Zobaczymy, jeszcze będzie następne. Pandemonium, moi drodzy, pandemonium. Jesteśmy przy warstwie podłogi, także teraz będą wychodziły rzeczy. Dlatego wszyscy tak ruszyli do szpadli dziarsko. O, popatrzcie, co Przemek dziobnął. O! No. Ale kurde, ale dziobnął! O, tabliczka, patrz, pokaż! Widziałeś? Są serki.
Pod ścianą, no tak, zawsze najlepsze. Łuska. O, klucz, patrz, do zapalników. Klucz do zapalników. Goba... co? Gobach... Beobacht. Beobacht, obserwator. Tak, obserwacyjna. O, jest, Beobacht. Pomieszczenie obserwatora, kurde, chyba tam jest napisane. Dobra, dobra. Wodą by trzeba było podać. Jak? Sum, czyli sum. W kierunku wzięliśmy. Tak, do obserwacji. Do Beobachtu, jest, nie ma końcówki do bliżej. Sum Beobachtu, jeszcze jedna część zamawiamy. Masz na kolorek tego swojego samochodu. Gdzie jest wiosło? O, jest! Jest, mamy. Beobachtu szlant, no. Jeszcze kawałek. Jeszcze prosimy następny. Brakuje jeszcze 5 centymetrów. Taki ze strzałeczką prosimy kawałek. Każde pomieszczenie miało taką tabliczkę na drzwiach wejściowych. Absolutnie na każdym porcie, każde miało swój numer też. Tutaj kiedyś wyszedł numerek taki owalny pomieszczenia. Też z blachy, znaczy z cynku odlewany. O, jest brakujący fragment tabliczki. Albo jakiejś innej. Trzeba zobaczyć, czy pasuje do tamtego. Jest tabliczka pozbierana cała. Zum Beobachtungsstand. To jest napisane. Do punktu obserwacyjnego. O, jest kolejna usunia. A to co to jest? A to jest ustemka. W tradytorach te były te właśnie... Nastalono amunicję, dlatego się nazywały Schnellfeuer kanony, czyli szybkoszczelne. Bo się je szybko ładowało. To jedyne działa w zasadzie na stalaną amunicję w twierdzy. Te plus 8 cm M5 polowe i jeszcze do haubic do dziesiątek na brumerze miałeś staloną amunicję. Tak, wszystko inne było nie na stalono. I tylko te na stalono, czyli w wieżach obrotowych ósemki i w tradytorach ósemki się nazywały Schnellfeuer kanony, bo mogłeś o wiele szybciej strzelać. Bo tam z tego 6 strzałów na minutę mogłeś oddać. To jest fał na górze. Nie wiem, czy widzisz? 897. 97! 800 M94. A 1897. Tak jest, nie? Co masz, kurde? Pełna konserwa z magazynu żywnościowego. Seba znalazł konserwę, teraz poimy! Daj poiść! Ty, no chłopaki mówią, że to jest najprawdopodobniej rzeczywiście... A to nie jest farba? To nie jest puszka na farbę? No właśnie, albo na jakiś olej, smak, albo na coś. Oni mówią, że to może być te. Konserwy były mniejsze. One miały 74 w podstawie. Aha. To nie jest łuska. Co macie? Taka Ausfire. Ładownice? O kurde! Artyleryjski kwadrat. Poziomiczka do niego. I jeszcze poziomica jest. Poziomiczka do niego. A one no były tak. Tego. Uwaga tam, bo będzie kopnie nam. Tego była montowana i to jest z poziomicy. Tak, libelka tam jest. Tak. Ona wchodziła tu. Tak. Artyleryjski. Ale się ściany rozeszły od tej eksplozji, nie? Tak. Widać, jak wylewali ten beton, na ile razy. Od jakichś okien? Od okna? Nie wiem, bo jest. Takich różnych gadżetów to nie jesteś w stanie wszystkich znać. Nie? No, chyba nie. Ja taki program kiedyś oglądałem i wszystko wiedzieli. Jak się nazywał? Lepszy gość, nie? To jest dziwny przedmiot z dwoma kubkami. Taki był poszukiwanie zaginionej skarbu. Zaginionej skarbów? Tak. A może odkrywanie historii? Nie, inaczej doszło.
Seba, pamiętasz, jak to szło? Pochowanie. Taki ginekologiczny. Tak. Nieważne, jeżeli pamiętacie ten program, to zapewne wiecie, o co nam chodzi, nie? Tutaj właśnie widzimy, jak przejście pomiędzy pomieszczeniami jest wyrozumiane. I jedno jest załatwione, w drugim jest dużo więcej rzeczy, a zobaczymy, co będzie w trzecim, czwartym. A to jest druga część akcji. Ten cały gruz, piasek i takie różne śmieci, bo tu też dużo śmieci było, będą wywiezione stąd i zostaną odsłonięte te relikty, tych fundamentów tego założenia obronnego. To jest jakaś stalowa płyta, która zamyka przejście do kolejnego pomieszczenia. Co to jest za płyta, na razie nie wiemy, trzeba ją wyciągnąć. Tak, zrobimy tutaj. Donbas tutaj zrobimy, jak usępi, strafimy. Mamy przyjeżdżać. A przez te idzie, nie? To już jest stara, bo ci płytę tu łapie. O, to jest ta tajemnicza, blacha, która tarasowała przejście. W tej dziurze, widzicie? To jest płyta pancerna. O, łuska jest. Zobaczcie. Tego szkoda, koparu, bo później pójdę. Jest, pokaż pogrzebka. Jest. W skali 1 do 10 to jest ta druga. To jest jeden. W skali 1 do 10, 8. Kolejna. Została ta. Daj ten. To by trzeba było wejść tak, po troszkę wykrywacz, po troszkę. Tak, tak, no to tak, nie wykrywacz, nie? Jezus, ale do metalu? Weź tu. Na przede wszystkim musimy przejść przez te zwalone ścianki tutaj też, nie? Do plastiku, do plastiku. Do drewna. Nie, nie, nie. Ja dalej rozumiem. Nie. Ciekawe, kiedy znajdziemy coś fajnego. Ciekawe, kiedy coś fajnego znajdziemy. Ale samych tych ścian nie ruszamy, które tu leżą, bo one są na miejscu, są, gdzie bliski się przewróciły. Tam jest, zobacz, zawalona ściana, a tam coś wystaje w ogóle. Seba. Nie, ale tam coś wystaje, naprawdę. A może ty? To się zaklinowało. Taki dobry kred jest też. Tam coś jest. To się zaklinowało. Tam jest metalowy przedmiot, tylko trzeba by go było podważyć. Widzisz? Tam stoi w pion. No, no. Wiesz co, to jest zrobione z takiej wytłoczonej blachy jakiejś dziwnej. Tylko to trzeba, kurde, wybrać chyba spod spodu, żeby to wyszło. To próbowałem to ręką, bo to się rusza w ogóle. Rusza, rusza. Można tu, nie ma gdzie spalić szat. No. Spalisz, stawiasz patyki jednego z kiełbasą i ci... Kurze, za mały. Można na tym zapalić. Zrobił to, kurczę. Magazynek. Tak, tak, tylko już... Nie, to nie jest magazynek. Tylko tak zgnieciony. Ale ten jest w ładnym stanie, ten magazynek. To jest od 8-8, nie jest od 8-8, tak? Możliwe. Bo jest rączka. Zobaczcie, magazynek od Skody. Jam to wypatrzył, chociaż mi się raz udało. I było tutaj w tych czeluściach. Tak, jak on wypychał? Tam będzie więcej tych magazynków. On nie wypychał, dlatego zrezygnowali z tych magazynków. Nie, to jest... Płyta kolejna jest? No to koparka będzie musiała być, czekajcie. Już, kurde, widziałem jak... Poczekaj, weź co? Bo tak to będzie. Tam widać grubą płytę. O. Poczekaj, może dziadki to wezmą. Dobra. Magazynek. Mamy taśmy. Patrzcie, jak wybuchła amunicja. Zobacz, łuski zostały i płaszczaki, kurde. Ale zobacz, jaka płaska, no. A, spuszczę.
Płaskie, półpłaskie, takie jak ty palisz. Saper. Ten magazynek, młody saper, proszę. Tak, mamy zabezpieczenie saperskie, także nie mamy się co martwić. Tabliczka? To jest tabliczka. O! Do umycia. To zaraz szczotka będzie. Wodą to trzeba będzie, wiesz? I szczoteczka. Ona jest malutka. Tak. Wodą trzeba polać. No. Dajcie. A szczotka? Właśnie szczoteczki nie mam, ale zaraz będzie. Wiecie co? Na początek wodą powinno. Trzeba rękawiczki. Czekajcie, wezmę to gówno na początek. O, teraz będzie widać. O, jest. Gassen, Gassen, co? Tu jeszcze to kazamaten. Kazamaten. A to jest z tego, z działa. Armata kazamatowa jest napisana? Kazamate. Czekaj, mi szar. No daj jeszcze może po prostu. Ja tylko rękawiczkami. No i laj, laj, laj. Złoż się zaczyna. I jeszcze raz. Spokój. Jeszcze raz. Spokój, nie? Bra. Traditor kazamaty. Traditor kazamaty. Ale strzał. Traditorer kazamaty. Tak myślałem, że kupisz. Łóżko jest? Idziemy do łóżka. A to jest otwór dekoracyjny. O, jest to łóżka. Zobacz, o. Trzeba wejść, łyżkę wyprostować i pod ścianę. Teraz ja wyjdę. Jakieś szaleństwo, słuchajcie. Ja już nie wiem, gdzie biegać z tą kamerą, żeby wszystko sfilmować. Bo akcja się dzieje w wielu miejscach. Przecież to jest maska Mercedesa. Od momentu, jak zostawiłem was, żeby podładować trochę telefon, to się troszeczkę zmieniło. Teraz się dokopiemy do schodów prawdopodobnie, tak chłopaki obiecują w każdym razie. Jest coraz więcej wolnego miejsca, jak widać. I odsłaniamy jej z fury złomu. Fury przedmiotów właśnie pochodzących z tych czasów obrony twierdzy w roku 1914 i 15. Od tego zaczęliśmy, tam jest jedno, tam jest jeszcze jedno pomieszczenie. Tutaj mamy klatkę schodową, tam będziemy mieli jeszcze jedno pomieszczenie i tam kolejne. Jeszcze 5 pomieszczeń mamy. Maszynownia jest największym pomieszczeniem. Aha, czyli jeszcze nie mamy tego największego pomieszczenia. Nie mamy największego. O, wciurności. Tylko ono będzie płyciej, bo tam zaraz będą schody i tam jest pół metra wyżej. Także tam będzie, no, ile, 1,20 m do schodu. Z tego poziomu trzeba wyjść 3 schody do góry, 4. 3, dokładnie 3. No one zaraz ci wyjdą. 3 schody i dopiero wchodzisz na pomieszczenie, gdzie był agregat. Także tu jeszcze kopania mamy co najmniej na jeden dzień. Dobry jeden dzień. Słuchajcie, ja nie wiem, jak ja to wszystko zmontuję, bo filmuję jak głupi. To jest jakaś gruba blacha, o, widzicie? Wystaje. Już sobie trochę miejsca tu zrobiliśmy, prawda? Pamiętacie? Wcześniej nie było tu nic. A tam jest właśnie jakiś dziwny metalowy przedmiot, który pokazywałem. Idziemy zobaczyć, co to jest. Przyłączam. To jest wielkie coś. Schody są. Łopaty! Rydla!
Ziemia! Beton! O, patrzcie, schodek jest, widać go. Belka drewniana tam leży. Zobacz. Metalowa. Metalowa, a o kurcie schodni. No tak. Widzicie schodki? Są mityczne schodki. Wszystko się zgadza, zgodnie z planami. Schodki, które zostały zasypane w 1915 roku, znowu są odsypane wielkim nakładem sił i środków i my jesteśmy tego świadkami. Tak, i wchodzę po tych schodkach. Wszedłem. Lubicie ten odgłos? No i powoli coś się pojawia nam tutaj. Odsłania się ten rozwalony tradytor. Andrzej, od razu na drzewo. No to odsuń się, bo jak upadnie, to się na nogę może. Tam są inne rzeczy, widzicie? Tutaj jest pomieszczenie, cysterna jest tutaj. Tutaj jest jeszcze jedno pomieszczenie, całe zawalone czymś. Patrz, tu jeszcze jest. Tu jeszcze jedna belka. Tak aby się nie złożyło jak wtedy. Buka silna, buka da radę. Dobra, ciągnij. Serwę, konserwa austriacka, o, to jest konserwa austriacka. Magazyn żywności to był, to masz. Magazyn żywności w tym pomieszczeniu? A, no to jest szpek austriacki. Ale patrzcie, jakie tutaj porządnie wykonana. Tam nie było podpisane strumienie. Ja ojcze, już to datę albo i wytwórcze tłoczone na tych wieczkach. Ale ten zabór stąd braliście? No. Zabór. Tak, stąd ten zabór był. Tak, już włożył. Aha, się, gdzieś tam leżał. Poszedł na tłum. Zabał położył, czy przyjechał. Ale jeszcze nie był. To jest półokrągłe w ogóle. To właściwie tego nie rozpierdoli. No tak, jakieś siedlenie było. No. To jest półokrągłe. Albo wiesz, no osłona przy generatorze czegoś, to wszystko może być. Jak się nie dotkną gorących elementów. Jest zawartość? Coś w środku jest. Tam to było zakończone. Nie wygląda na otwieranie oficjalnie. O, buka, kopałeś naprawdę? Tak, a wyglądam jak kopał naprawdę? No właśnie to jest najgorsze u nas, że my zawsze kopiemy naprawdę. No, ale się całkiem, nie? Filtry prawdopodobnie od wody. No, ale poczekaj, odkopiesz tą ziemię tam. Jak się czujesz jako odkrywca filtra? O Jezu, bardzo dobrze się czuję jako odkrywca filtra. Ja. Szklanka jeszcze. Butelka. Jest posadzka, a? Piecyk? To jest piecyk? Ja mu już nie lejemy. Tam chyba jest pimper. Fedrowanie ogólne. Oj, tam chłopaki wyciągają. Co to jest? No, bo tu nie ma. Tu masz, rurka szła. Jest rura. Taki zbiornik jakiś. Ale... To jest coś się napić? O, woda się wylewa, patrzcie, jeszcze dobra, austro-węgierska woda. O, śródlanka. O,
Olaf, tak. Zostawię ci trochę. Masz kranik. Jest kranik. O, jest kranik. Kranik z nasadką na węża. A tam jest jeszcze ta pipa, nie? Tam macie? Pipa tam jest druga. O, porządne. Same instalacje wodne, tam te filtry są. Zbiornik na olej, do laboratorium pocenę. No właśnie, czy to nie jest ta olej, czy to nie wszystko nie jest tego z tej maszynowni, nie? Z tego silnika. Nie masz w ogóle ścianki już działowej ceglanej. Czyli co, to będzie od tego silnika dentystowskiego pewnie? Tak, no, to jest wydmuchane z maszynowni po prostu element. Widzisz, tam miałeś na 30 cm ceglaną ściankę. Na końcu i tyle do maszynowni. Olej jest. Tam jest olej? No to w takim razie są filtry od tego silnika, czyli chłodnica od tego silnika. Tam jest jakiś zbiornik na olej. To nie jest chłodnica, to jest filtr. To ja jest też myślałem, że filtr, to ale... To są filtry, bo to są filtry przelewowe. Jakbyś powiedział, że wiesz, że filtrowy. Może być do agregatu. Może być do agregatu filtr powietrza po prostu. No, ale tak, a nie na wodę, no bo jakby ta woda ci przepływała. No, nie, dobrze. Ale ona ci wycieknie wszędzie, bo jej nigdzie nie złapiesz przecież. Nie? Ona przecieka z góry na dół i na dół. A z jakiej góry na dół, jak to masz do prowadzenia rurami, kurwa? Popatrz. Ale masz podwójne, Tomek. Ale popatrz, nie masz podwójne, tylko potrójne ci trzy rury szły. Ja wiem, ale tu masz od spodu też. No dobra, no i... Była tylko dupy. Jak wyjąć kęgę głowy, radzą nad tym, co to właściwie jest, ustalał, nie bójcie się, na razie roboczo, jest wiele test. Kopiemy dalej. Wał korbowy! Kurde, wał korbowy! Tak. Z agregatu wał! Weź agregat. Dawaj ten. Jest wał korbowy, pewnie. Sznurek! Daj łańcuch! Jest panieczka. Dajcie łańcuch. Wał korbowy. Tak jest, panie Olaf. Ale jaki wał korbowy? W mojej daci takiego nie ma. Popatrz, jest masz przykładnie na rozrzut. To będzie dawna podeszła. Będzie, to będzie to. Czyli jesteśmy w środku siłowni. I to wszystko raczej rzeczywiście są resztki silnika, więc teoria pod tytułem, że to jest jakaś chłodnica albo filtry, ale od silnika to by się nawet zgadzało. Ta siłownia, tak jak słyszeliście wcześniej, ona tutaj zapewniała przede wszystkim wentylację. To było najważniejsze. Słuchajcie, podczas obrony takiego fortu, no tutaj pełno gazów prochowych, musiała tu być przede wszystkim wentylacja, słuchajcie, w takim forcie. Jak oświetlenie było jeszcze tradycyjnie, lampy naftowe i tak dalej, to wentylacja już musiała być taka z prawdziwego zdarzenia właśnie. I tutaj silniki diesla prawdopodobnie właśnie napędzały te wentylatory. Także tam w tym momencie jesteśmy w przedziale silnikowym tego założenia obronnego. No zobaczcie, tłumik od tego silnika złomów. Wygląda na to, że zaraz ułożymy cały ten silnik, tylko rozwalony po kazamatach. Zobaczcie pompa! Zobacz. Rama z samą ramą. Tu jest silnik. W tym miejscu był silnik. Mamy go. Zobaczcie, kawałek pasa transmisyjnego od tego silnika, skórzany, porządny. Tam zobaczcie. O. On jest koło. Nie, to jest koło. To jest koło. To jest łamana szpycha, to jest koło zamachowe. Widzicie, tam chłopaki się mocują właśnie z kawałem takim wielkim koła zamachowego. Czyli mamy siłownię. Tężne musiało być. Ale to koło zamachowe musiało być, ja jego. Ale to jest chyba to do palenia, wiesz, bo to jest zamachowe. To jest to koło, które miało szprychy chyba do palenia, a tutaj masz koło zamachowe jest tutaj. Zobacz, to masz resztę. Panewka? Panewka z oliwiarką. A, z kalamitką razem. Olej jeszcze jest. A, porządna palewa. Patrz tu. Jeszcze chodzi. Ta będzie, on, ta jest mniejsza chyba. To jest porządna robota. No, tak. A nie to, co dzisiaj robił, kurde. A tutaj dokręcasz i ci jeszcze wyciska ten. To z Mołotowa jest, no. Tak? Patrz, już kurwa. Tu przy pompie.
kawałek. Super jest. Powiem ci, że jest naprawdę super. Tego się nie spodziewałem, że będzie aż tyle fanów. Co? Seba, powiedz inaczej. Dawno takiej jamy nie widziałem, ja też. Takiej jamy to widziałem, takiej jamy, tylko nie tak obfite. Bo to jest naprawdę obfite. Ja jestem bardzo zadowolony. Cieszę się, że mnie zaprosiliście. Nas, jego też. Mnie też, mnie zawsze, też, mnie też. Zawsze jesteście mile widziani i myślą, że to nie jest ostatnia robota nasza wspólna. Nie no, ja też mam nadzieję. A po drugie żona się u ciebie pytała, kiedy przyjedziesz. Twoja? No. Fajnie. I o Sebę też i o Olafa. Ale o niego mniej. Zobaczcie, jak nabroiliśmy. Słońce zaczyna zachodzić. To co my tutaj właściwie odkryliśmy? No, w tym miejscu mamy maszynownię. Aha. Gdzie prawdopodobnie po silniku diesla widzimy kotwy sterczące. Resztki silnika diesla tam w tle na murku leżą. A in situ jest wentylator napędzany z wału przez pas transmisyjny i tworzący ciśnienie w całym forcie, wypychający gazy. Dalej mamy widoczny kanał powietrzny, którym to powietrze było tłoczone. I rurki w ścianach kamionkowe, którymi doprowadzane było do kolejnego budynku baterii z przodu i do poszczególnych kazamat, żeby przepchnąć powietrze w czasie przede wszystkim walki, gdy wytwarzane są gazy prochowe. Dobra. Takie rozwiązania były w Krakowie stosowane, dokładnie takie same, szczególnie na forcie Węgrzce z tego samego okresu. Z tym, że tam to nie jest zachowane. A tu jest. A tutaj jest. Przynajmniej fragmenty. Puzzle do składania. No puzzle jest niezły. I jeszcze pewnie trochę będzie kolejnych. Widzicie? To jeszcze oryginalna minia, taka pomarańczowa, stara. Tutaj widzimy ten właśnie wentylator i widzicie ten tutaj taki kanał, który idzie. O, on jest częściowo zasypany przez nas. Raz był odsypany, potem zasypany. I tutaj jest ten wentylator. Tutaj wychodzi z niego, widzicie, rura taka, która idzie sobie o tutaj. Idzie o tak. Tutaj już dobrze widać jej kanał. I wchodzi tam, idzie dalej w stronę kazamat. A słońce nam zachodzi. Koparka pojechała, minęła godzina 17. Ale jutro też jest dzień, także jutro znowu się zobaczymy. Dzięki cudownemu wynalazkowi sztuki telewizyjnej ja będę musiał przespać noc w oczekiwaniu na dalszy ciąg tej zabawy, ponieważ nie odkopaliśmy jeszcze wszystkiego tutaj. Także do jutra albo po przerwie. Dobra. Słuchajcie, korzystając z chwili wytchnienia, idziemy zobaczyć muzeum, pozwiedzać. Odchamić się. Tak. Przemyśl się głównie składa, słuchajcie, z różnych takich właśnie górek, zakrętów. I jednokierunkowych uliczek. Tak. Żeby postawić tutaj samochód, to graniczy ogólnie z cudem. To starowiska forteczne. Tak. Tutaj jaki fajny mechanizm. Żołnierz się tutaj wpinał. Mógł prowadzić ogień. Widzicie? Przez ambrazurę. Ale się nie zmęczył, tylko naboje ładował kolejne. Naprawdę fajnie zrobione muzeum. Jest czyściutkie, ładne po prostu. Także jakbyście byli w Przemyślu, to zapraszamy was tutaj. Tu są fajnie wyeksponowane rzeczy i naprawdę fajne rzeczy. Dobrane, nie jakieś muzeum odłamków czy badziewia, tylko zrobione ze smakiem. Naprawdę warto tu przyjść.
jesteśmy mniej więcej gdzieś tu. A wracamy teraz tu. Na kopanie z powrotem. No i dobra, słuchajcie, jest kolejny dzień naszej przygody i dojeżdżam już do fortu. Kontynuujemy przygodę na forcie 9A przy krzyżu. Skręcam. Buka też już jedzie. Patrzymy, co tu się dzieje. Dzisiaj pandemonium koparka pracuje. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam! Niech żyje nam! A kto? Karolina! Hej! Brawa! Ci mogę życzyć? Karolina Fajca. Uwaga, Karolina skończyła 25 lat. To są najlepsze urodziny w moim życiu, tak. Naprawdę. Nie mów. A usta. Na ciężarówkę ją! Prowadnica jakaś, taka połowa? To jest prowadnica chyba, ja. No. To z lowety w takim razie. A nie jest to podstawa wieży? Nie, tutaj nie miałeś żadnej wieży. Nie było żadnej? Nie, tutaj miałeś działać w tradytorze za pancerzami, w kalotach pancernych tak zwanych. Nie, nie było żadnej, tylko było. Czyli teraz się dokopujemy do dokładnie tej części, gdzie znajdowały się w tym tradytorze działa. Czyli zaczynamy znajdować fragmenty z tych rozsadzonych dział. Jak widać, zostały tam w środku, zostały wysadzone. Może będą lufy. Wiesz, te działa to też była ogromna konstrukcja, bo one miały zbalansowaną lufę i tak mechanizm poprowadzony, żeby przewód lufy kręcił się w pionie i w poziomie w osi otworu szczelniczego, żeby był najmniejszy ten otwór szczelniczy. Czyli nie w miejscu zamocowania lufy w środku ciężkości, tylko oś obrotu była przesunięta. I przez to sama konstrukcja lawety była bardzo skomplikowana niż przy dziale, o wiele bardziej skomplikowana niż przy dziale polowym. Same burty miały z brązu ogromne prowadnice właśnie na górną część lawety na prowadzenie lufy. A taka jeden element brązowy ważył ponad 100 kg. A miał z obu stron takie przyśrubowane na, nie wiem, 20 śrubach do stalowych burt lawety wyciętych z płaskiej blachy. Po dwie są znitowywane ze sobą warstwy. I ta górna laweta się na kołysce jeździła po dolnej, na tarciowych też z brązu maszynowego szynach. Miała pufery, które blokowały odrzut do tyłu i grawitacyjnie wracała z powrotem w położenie do oddania strzału. Ta górna laweta. A dolna była do kierowania ogniem w poziomie, natomiast mechanizm podniesienia był w tej górnej, w tych z brązu ogromnych tarczach. Mamy tutaj tą belkę. Ona wygląda, panie kochane, tak. Co? Mogę to belkę? Jest też. I mamy taki uskok. Widziałeś to? To się odsłoniła ta belka. To jest taka belka, bezlita stal. A, już ja wiem, co to jest. To jest szyna, która chodziła właśnie z tej minimal szartem lawety pod lufą w takich specjalnych prowadnicach. Na końcu będzie miała kółko na szpień. A to jest kierunkowa zębatka też tradytora z tyłu. Na boku można zobaczyć in situ taką leżącą, zamontowaną jeszcze na forcie. Za nią szła, czy przed nią, zależnie z której strony patrzeć, druga belka wpuszczona w posadzkę ze skalą kątową do namiarów ostrzału tradytora. On miał 60 stopni sektor ostrzału do obu dział.
który jakby pokrywał się z osią fortu poprzeczną i on był, ściana tradytora była 30 stopni odchylona od ściany, od elewacji koszar. Dzięki temu mógł strzelać wzdłuż koszar i do 60 stopni na prawo od koszar, z tym, że równia ogniowa pokazuje, że ten sektor strzału tak naprawdę był o wiele mniejszy. Nie wykorzystywano pełnego zakresu możliwości ruchu w poziomie działu, prawda, obrotu. Mała poprawka, to co wychodzi, w tej chwili wychodzi to szyna kierunkowa, prawdopodobnie ta, albo ta, która ma zębatkę, albo ta, która ma z drugiej strony podziałkę mosiężną. Być może wyjdzie nam podziałka, zaraz zobaczymy. Ona była w dwóch segmentach po 30 stopni, betonowywana w posadzkę. Także powinna mieć jeszcze z drugiej strony, jeżeli to jest ta, po której kółko jeździło, ogranicznik ruchu kółka na bok lawety. No zobaczymy zaraz. Wyjdzie, to ta płyta też tam wyjdzie bez niczego. Bo ona jest właściwie dokąd. Silniejszy, to jeszcze drugi ego, bo ja nie. Pod spodem jeszcze coś jest, nie? No tak, dlatego chcieliśmy to wyjąć, żeby wyjąć to następne, nie? Bo tak. Nie, nie ma podziału. To musimy za górę. To nie widzimy, bo jest podobnie. Jest podziałka. A jest, widzisz, że jest krawędź. Jest, bo to jest kurta ta. Ale od drugiej strony masz podziałkę. Z drugiej strony. Poszło beton. Oj. Jest tu, o, podziałeczka. Można być. Teraz kluczą uprzejmie. Ale to nie jest nie sek, bo to trzeba delikatnie, bo porysujesz to wszystko. Tak? No. A to poczek? Kurde, to już jest pięknie. No, już jest fajny gazet, a tam jeszcze będą rzeczy. No, to nie będzie koniec. O, jaki fajny ten granic. A jest! Tak, numer bloku, kurde. Numer bloku jest na granicie! Jest płyta. Taka sama płyta. Identyczna. Jeszcze momencik nie wydobycie. To jest jarzmo od kurde armaty chyba, co? Może być jarzmo. Panie Tomku! Jarek! Tutaj jest do skonsultowania to. To nie jest jarzmo? To jest nawet. Tutaj tak, to jest jarzmo. I to o. Tak, i to chodziło właśnie w tym brązowym prowadzącym pierścieniu, jakby, znaczy tym policzku. Tutaj otędy. Będzie nieźle, mówiłem. A mamy tutaj się już robi. Masz ten? Ja wszystko. Pięknie. Co tutaj planujecie zrobić, Seba, opowiedz? Nic. No gadaj, nic. Kurde. Będziemy starali się odkręcić cztery śruby i zdemontować podstawę do wentylatora. W celach konserwacyjnych. Ponieważ tutaj nic nie jest w stanie tego zabezpieczyć, ani zakonserwować. I potem po konserwacji wróci to z powrotem do tej swojej tej małej kazamaty. Wiesz, pewnie tak masz w samochodzie. Dobra, jest końcówka? Poszła. No, ale wiesz co, teraz by trzeba było ją... Więc jak dzisiejszy. No. Wiesz co, by trzeba było ją nakręcić i puknąć, żeby wyprostować tą śrubę, wiesz? Nic na siłę, wszystko młotkiem.
Pierwsza wojenna. Urwała się. A nie kręci się? A nie, kręci się. Chciał założyć grzechotkę z tyłu. I tak się wyciąga wentylator, który ma ponad 100 lat. Zostawiamy bukę. Niech on tam sobie wyciąga śruby, a my zobaczymy, co dalej się dzieje. Jest patrzacz, wystaje. Zobacz. Jakaś rura. O! Zobacz, jaki zawór. Kranik jakiś. Kranik taki. Jak pompka do roweru, to duży. Od tego silnika. Kręci się? Oczywiście. Tylko Tomkowi nie pokazujmy, nie? Bo będzie chciał zaraz. Na bułkę. Buka, co robisz? Ty, to nie jest włas z tego. Ja to co robię? Ciemno, to zakładam sobie latarkę na głowę. Włażę do dziury. Świeci mi to, bo nie widzę. Świeci. Kierowniku, szampon mi się zatkało. Czy mógłby pan odetkać? Tak. Dziękuję. A czy była twoja żona, mówiła, że ma i rurę przepchać, ale nie wiem, czy to samo? Przepchaj! I co? To jest ten spływ chyba od tej rury, od pompy, nie? No tak, tu jest spływ. A ty jesteś w samym tym, w tym szambie właśnie. Aha. Tylko ono jest zawalone tą ziemią, widzisz? Ja nie wiem, jak ono głębokie było. Wiesz co, ono było głębokie i tam jest nawalone gruzu w tej dziurze. Więc tutaj jest lipa, ale po prawej stronie tutaj mam spływ, widzisz? Jak nie. Przyświecę. Czekaj. O! Szkoda, że tego nie widzicie, co ja teraz robię, ale no, nieważne. Buka szuka. I tu jest ściana i tu jest tąpnięta. Okej. Dobra, tam jest odpływ. Tam jest rzeczywiście to miejsce na pompę, czyli taki półokrągły, ładnie wybetonowany. A to fragment. Co tutaj? Tu jest tąpnięta ściana, więc tutaj się zawala. I tam jest dosyć duży otwór, także ja myślę, że tam 2-3 metry w dół. To ta dziura cisterna. Tak. No dobra. Także. Jakby ktoś wywalił całą ziemię ręcznie, bo tak, inaczej tak, nie widzę inaczej możliwości. Nie, inaczej nie. Wyszło po prostu to wypieprzyć tutaj, to wywalić cały ten fytel i sukcesywnie wywalać stamtąd ziemię. To może by się udało. I tam może coś być rzeczywiście, bo to widać, że zawał jest jeszcze z okresu. Więc życzę powodzenia, chłopcy na pewno to zrobią. Trzeba ich tak podkręcić, żeby to zrobić. Szanowni Państwo, to nie koniec przygód z tymi dwoma wariatami na twierdzy Przemyśl. Będziemy działać tam. Czyli buka i loczek na tropie. Trzymajcie się, na razie. Hej. Dzięki. Cześć. No, tak jak widzieliście, tutaj za sprawą właśnie Mirka Majkowskiego i... Tak, i Wiesława Sokolika, naszych kumpli, naprawdę super kumpli. Jesteśmy tutaj. Jesteśmy tutaj, jesteśmy już trzeci dzień. Ryjemy, walczymy, za nami widzicie, jak to wygląda. Generalnie dziury wielkie. I my je wszystkie robimy. Tak, teraz już prace jakby się zakończyły, czyli prace wykopaliskowe czy odkrywcze się zakończyły. Część rzeczy musimy zakopać, część rzeczy zostanie jako piękna tutaj ruina. Eksponaty, które wyciągnęliśmy, zasilą muzea tutaj lokalne i wszystko będzie piękne. A my Was zapraszamy, jeżeli macie jakiś pomysł, żeby zaprosić tutaj dwóch takich, jednego mniejszego, drugiego większego, no to my jesteśmy otwarci. Tak. Słuchajcie, drodzy nie jesteśmy. Mhm. Za wiele nie jemy, także... No, mów za siebie. Opierunek, dobre słowo, przyjeżdżamy i będzie fajnie. Tak. Buka i loczek na tropie po prostu. No i patrz, i weszliśmy w punkt wyjścia. Od tego pomieszczenia zaczęliśmy kopanie. Tak, i od tej dziurki tam coś widzicie. I tutaj także kończymy. Do zobaczenia. Hołka.